Witam wszystkich na moim kanale na YouTubie. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o dosyć nietuzinkowym modelu samochodu. Jak dla mnie to jest model, który już można powoli zaliczyć pod Youngtimera. Jest to Chrysler Crossfire. Samochód wyprodukowany w 2003 roku, od nowości użytkowany w Szwajcarii, sprowadzony do Polski w 2022 roku. Auto ogólnie jest bardzo fajną jednostką benzynową, tam jest silnik 3-litrowa benzyna, dokładnie 3,2 pojemności V6. Samochód dość rzadki na polskich drogach. Jeżeli są jakieś egzemplarze występujące w Polsce, są to dosyć zaniedbane pojazdy, które mają przeważnie jakieś wady lakiernicze w 90% z tego co wiadomo i nawet wady w postaci po prostu starzenia się tych pojazdów. Jest między innymi rdza na kielichach, to jest chyba taka największa wada. Jak i też ogólny stan. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po VIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Prezentowany samochód, który chciałem Wam dzisiaj pokazać, tak jak wspomniałem, przywieziony ze Szwajcarii. Auto w Szwajcarii nie wiadomo do końca, ile miał właścicieli, ponieważ gdzieś nie było względów do dokumentów. Samochód, właściciel twierdzi, że samochód bezwypadkowy. Podczas oględzinach stwierdził, że coś było robione z prawej strony. Możliwe, że też coś było robione z lewej strony, on do końca jednak nie wie. Ale to, o czym Wam chciałem powiedzieć, to samochód na pewno naprawiany prawa strona. Prawy tylny błotnik, tam użyta masa szpachlowa do naprawy tego elementu. Naprawiane drzwi przednie prawe, odkręcane błotniki przednie, to są elementy, które na pewno były blacharsko lakierniczo zrobione. Na błotniku prawym tylnym i na drzwiach prawych widać wyraźnie jeszcze pod lakierem farby po wcześniejszych naklejkach. Nawet za bardzo ktoś się nie postarał, żeby te naklejki ładnie domyć, tylko po prostu pomalował na nie. Pomalował lakierem bezbarwnym po tych naklejkach, przez to one się dosyć mocno odznaczają w świetle. Samochód oczywiście posiada również tam jakieś wady, no jednak uważam, że przy przebiegu 120 tysięcy, tak jak jest prezentowany model, no tych wad jest troszkę za dużo. To jest między innymi dość mocno spękany, odbarwiony fotel kierowcy, odbarwiona konsola, tunel środkowy, który ma gdzieś tam różnicę kolorów, zarysowania na drzwiach. To są rzeczy, które gdzieś moim zdaniem powodują, że tutaj to nie będzie dobra baza do zrobienia Youngtimera. No bo jakby ten samochód z tym silnikiem benzynowym, no troszeczkę nam się kwalifikuje pod to, żeby można było z niego jednak cokolwiek zrobić. Prezentowany model sprzedający twierdził, że dosyć długo stoi. Miał tam dość nietypową usterkę, nietypową, zależy czujnik prędkości, który jest, powodowało to, że samochód jechał tylko do trzeciego biegu. Ogólnie sam silnik bardzo ładnie przyspieszał, jakby do trzeciego biegu nie było jakichś większych problemów, skrzynia też ładnie zmieniała biegi, no jednak po każdym skasowaniu błędu, było to robione dwukrotnie, błąd powracał, wystarczyło się przejechać parę metrów, błąd z powrotem wracał do pokazywał się w komputerze, co skutkowało tym, że auto znowu do trzeciego biegu dalej przełożeń już nie chciał zmieniać. Także nie było nawet możliwości sprawdzenia, czy załączy się kolejny bieg. Jednak no do tego trzeciego biegu nie było tam większych problemów. Wyczuwalny, delikatny luz z tyłu na wale. Można było coś tam stwierdzić, że to auto gdzieś tam jest troszeczkę ten przebieg moim zdaniem bez potwierdzenia, jedyny papier, który znaleziony, 110 tysięcy w 2020 roku, także no powiedzmy, że gdzieś ten przebieg jest w miarę tego, co tam napisał właściciel. Jednak uważam, że samochód pod tym, jak wyglądał, jak pracował, no był dość intensywny, jeżeli był eksploatowany, bo przebieg dosyć niski jak na ten rok, to był raczej intensywnie eksploatowany. Jeżeli chodzi dalej o pojazd,
Widoczne rdze do naprawy błotniki tylne, zarówno prawy jak i lewy. Standardowe to, co mamy w tego typu pojazdach przy odbojach tylnej pokrywy bagażnika. Tam zardzewiałe dość mocno. Ten nalot rdzy jest nadający się już do naprawy. No jednak to jest niestety tak konstrukcyjnie zrobione, że nawet po wielu próbach napraw to i tak ta rdza będzie się tam pojawiała. Ewentualnie bardzo dobre zabezpieczenie, zrobienie tego porządnie powinno to na parę lat zabezpieczyć. Jednak uważam, że i tak z powrotem to za jakiś czas się pojawi. Silnik sam w sobie, jednostka, jak przyjechałem, to auto już było rozgrzane. Auto, gdzie nie było jeżdżone, było widać, że to auto dosyć długo stoi w komisie. Jednostka była rozgrzana, także ciężko jest mi powiedzieć, jak ten silnik odpala na zimnym. Samochód, na pewno co udało się zauważyć, to wycieki spod pokrywy zaworów, jednej jak i drugiej, bo tutaj mamy V-kę. Także jedna i druga pokrywa zaworów, uszczelki pod pokrywami zaworów do zrobienia. Od spodu niestety nie udało się obejrzeć samochodu z racji braku rejestracji. Nie można było podjechać na podnośnik, żeby zobaczyć, co tam auto kryje. No jednak patrząc na ogólny stan samochodu, tam byłoby dużo rzeczy w tym samochodzie do poprawy. Auto nie było tak do końca zadbane, nawet w środku porysowany kokpit. Kierownica, która była nie tyle co wytarta, co porysowana. Klimatyzacja, która raz działała, raz nie działała. Nie do końca wiadomo było też, co jest grane. A nie można było tego sprawdzić w żaden sposób na komputerze. Także to są rzeczy, które w samochodzie na pewno są do zrobienia. Samochód niestety do dużych poprawek blacharsko-lakierniczek, to znaczy dwa błotniki z tyłu do zrobienia i to prawy błotnik tylny z racji tego, że został zrobiony źle, trzeba go całego poprawiać, plus no przede wszystkim zrobić porządek z tymi napisami, które zostały pod lakierem, zostały one pomalowane, polakierowane. Kolejna rzecz to mamy progi. Warto je zrobić, zabezpieczyć, rdza z tyłu na odbojach pokrywy bagażnika, dodatkowo rdza na nadkolach, czyli dwa nadkola mamy typowo do zrobienia blacharsko i lakierniczo. Całe auto do ogólnego odświeżenia, cała prawa strona była malowana i ten kolor jest, odznacza się dość mocno patrząc na całość. Felgi w samochodzie nieoryginalne, porysowane, krawędzie mocno poprzecierane. No sam środek, tutaj tapicerka skórzana też mam ją do odświeżenia, także kompletnie patrząc na placu był jeszcze jeden tego typu samochód z innym kolorem, no tamten samochód już całkowicie źle wyglądał, ale jednak ta baza moim zdaniem, którą oglądałem, kompletnie nie nadawała się do jakiejkolwiek odbudowy lub jakiegokolwiek dalszego jeżdżenia. Po pierwsze nie wiadomo, czy ten czujnik prędkości to jest tylko jedyna usterka, która jest w tym samochodzie, czy jeszcze coś tam trzeba będzie z nim zrobić, że ta skrzynia przełącza tylko do trzeciego biegu. Skrzynia, gdzie po nawet wciśnięciu kickdowna, ona zmienia ten bieg na te dwa niżej z dużym szarpnięciem. Duże szarpnięcie, duże uderzenie. Także to też kolejna rzecz do sprawdzenia. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. No tak jak wspomniałem, samochód jak na 120 tysięcy przebiegu, tam na liczniku było 121, dość mocno wymęczony. Oczywiście samochód nie został polecony potencjalnemu kupującemu. Z racji tego, że właściciel sam nie wiedział, co w tym aucie było robione, co nie było robione, było widać dokładnie, że niektóre naprawy blacharsko-lakiernicze były przeprowadzone już w Polsce. O czym świadczy nawet stan, jak to zostało zrobione, czy mniej więcej można określić, czy dana naprawa była zrobiona tydzień, dwa tygodnie wcześniej, czy też rok temu. Także uważajcie, jeżeli patrzycie na tego typu samochody, właściciele, jeżeli widzą, że wizualnie auto jakoś ładnie wygląda, starają się powiedzieć, że to jest najlepszy egzemplarz, jaki występuje na rynku, on jednak do końca tak nie jest, przeważnie przy takich samochodach można coś znaleźć, można do czegoś się doczepić, no akurat w tym samochodzie można się było do dużo elementów doczepić, nawet nie z tego, co kojarzę, tam nawet klimatyzacja była do uzupełnienia.
Także jedyne co to silnik, bardzo silnik fajnie pracował, tylko mówię, on był rozgrzany. Kiedy ja go miałem przyjemność oglądać, to samochód już był rozgrzany, także za dużo nie można było stwierdzić. Na pewno auto pod duży serwis, pod duże oko i tu uważajcie, bo tego typu tak zwane youngtimery, tam już rdza wchodzi dość mocno w nie. Tak jak mamy to w przypadku Chryslera, tu mamy grupę Mercedesa, gdzie te no, Mercedesy z tamtych lat troszeczkę nam rdzewiały, tu mamy jakby ten sam poziom. Zachęcam dalej do oglądania moich wypowiedzi i również do komentowania. Jeżeli zauważyliście coś, co mi gdzieś tam umknęło, śmiało piszcie. Jak coś, to jesteśmy do waszej dyspozycji. Polecam bardzo serdecznie naszą firmę. Do usłyszenia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.